Radny Roman Jasiakiewicz został rekomendowany do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy przez zwycięską koalicję klubów Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zgodnie z umową koalicyjną został powołany do pełnienia tej funkcji pierwszą uchwałą Rady Miasta obecnej kadencji. Pan radny Roman Jasiakiewicz został wykluczony z Platformy Obywatelskiej i to spowodowało utratę rekomendacji klubu radnych Platformy Obywatelskiej jako największego klubu w Radzie Miasta Bydgoszczy. Stąd wniosek o projekt uchwały w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy. Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałbym przedstawić nasze stanowisko w sprawie tego projektu uchwały. Rzeczywiście wszyscy chyba czekaliśmy na podanie faktycznego i prawdziwego uzasadnienia, ale wygląda na to, jak tą chwilę czasu odczekałem, że takiej możliwości dzisiaj nie będzie. Na największym klubie w Radzie zawsze ciążą największe obowiązki. To on musi nadawać ton pracy Rady. Jeżeli przez rok kadencji tej Rady nadawanie tonu to jest najpierw zaproponowanie przewodniczącego, później rok milczenia, a następnie wniosek o jego odwołanie, to wnioski pozostawiam Wysokiej Radzie. Ale przyjrzyjmy się temu wnioskowi. Przeanalizujmy go z punktu widzenia formalnego. Po pierwsze, kto go tak naprawdę złożył? Czy to jest wniosek Klubu Radnych Platformy? Czy to jest wniosek Grupy Radnych? Ten wniosek został podpisany indywidualnie przez pana radnego Jakuba Mikołajczaka. Do wniosku zostało załączonych 8 podpisów na 17, jak mniemam, planowanych. Pod wnioskiem podpisał się pan radny Maciej Zegarski, pan radny Michał Sztybel, pani radna Agnieszka Bąk, pan wnioskodawca radny Jakub Mikołajczak, pan radny Łukasz Kowalski, pan radny Lech Zagłoba-Zygler, pani radna Różańska i pan radny Sobociński. Ja mam świadomość, że różne środowiska polityczne dotknięte są kryzysem. Muszę samokrytycznie powiedzieć, że również i moje. No ale stan klubu radnych Platformy Obywatelskiej na pewno jeszcze nie wynosi tylko 8 osób. Stąd moja wątpliwość, że ten wniosek raczej wyczerpuje znamiona wniosku złożonego przez grupę radnych. Niewątpliwie należącego do największego klubu. A więc pierwsza konstatacja, grupa radnych, a nie klub. A teraz przyjrzyjmy się projektu uzasadnienia. Uzasadnienia brzmi szumnie i muszę naprawdę, gdybym nie reprezentował klubu, użyłbym innych pojęć, ale ciąży na mnie podwójna odpowiedzialność. To coś, co zostało zatytułowane uzasadnieniem, na nazwę uzasadnienie nie zasługuje. Ale spróbujmy to przeanalizować. Jedyny choćby ślad, cień argumentu, to zapis, że zgodnie z umową koalicyjną pan przewodniczący został powołany do pełnienia tej funkcji uchwałą Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2010 roku. No ja bym nie chciał państwa martwić, ale mam takie nieodparte wrażenie, że z tą umową koalicyjną i z tą koalicją to jest tak jak z Yeti. To jest takie coś, że wszyscy mówią, że istnieje, tylko nikt tego nigdy nie widział. Dokładnie mam takie wrażenie. I państwo wybaczą przy całym szacunku, ale naprawdę to, że państwo coś między sobą podpisali, czy między partiami, czy między klubami, to jeszcze nie jest prawo miejscowe. To nie jest prawo Rady Miasta. Tylko na to delikatnie pozwalam sobie zwrócić uwagę. I stąd, jak mniemam, pytanie dzisiaj głównego oskarżonego, ale też pytanie nas, radnych. Jaki jest naprawdę argument żyjący za tym, że ten projekt się dzisiaj pojawił? Myślę, że mamy tego prawo znać. Nie tylko ten, nad którym dzisiaj mamy dokonać sądu. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, mimo tego, że to czasem nie jest łatwe, będzie się starał być nie tylko w zgodzie z zasadami, ale będzie się też starał być konsekwentny. Pragnę przypomnieć, że kiedy konstytuowało się Prezydium Rady Miasta, z racji tego, że nikt nie podjął z nami rozmów, mimo tego, że przypominam, uzyskaliśmy drugi wynik w wyborach do Rady Miasta, nie przeszkadzaliśmy w wyborze przewodniczącego największemu klubowi. Takie są fakty. Otrzymaliśmy za to od państwa odpowiednią nagrodę. Nasz przedstawiciel w Prezydium Rady się nie znalazł. Przyjęliśmy to z pokorą.
mimo tego, że uważamy, że to błąd i że to niesprawiedliwe. Ale nie przeszkadzaliśmy przy wyborze przewodniczącego rady. Uszanowaliśmy tradycję, polityczny zwyczaj, że największy klub, największe środowisko ma prawo go rekomendować. Zaczynam się zastanawiać, czy nie zrobiliśmy błędu. Zaczynam się nad tym zastanawiać, bo jaki jest sens powierzania roli szefa rady, oddawania tego prawa największemu klubowi, który konsekwentnie, kadencja za kadencją, najpierw zgłasza kandydata, a potem natychmiast, bo czymże jest rok w funkcjonowaniu rady, każe go odwołać. Może naprawdę warto się najpierw zastanowić, a później coś zrobić. I przejdźmy teraz do tego prawdziwego uzasadnienia, na to, na co wszyscy czekają. Ja formułuję następującą tezę. Ta dzisiejsza sytuacja, to co działo się w zeszłej kadencji, to próba odwołania pani przewodniczącej Jakuty, dzisiaj to próba odwołania pana przewodniczącego Jasiekiewicza, jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że niektórzy nie rozumieją, że Rada Miasta to nie jest miejsce na rozgrywania walk frakcyjnych czy walk koterii, nawet w największej partii politycznej. Ja się czuję zażenowany tą sytuacją. Powinienem się cieszyć, że klub radnych Platformy jest w kryzysie, że się dzieli. Nie umiem. To jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, którą chcę wam dzisiaj powiedzieć. To nie jest miejsce do rozgrywania walk frakcyjnych. Nie jest. I zawsze będziemy przeciwko temu protestować. Jeżeli ktokolwiek mnie zna, jeżeli ktokolwiek pamięta tych radnych prawicy, którzy zasiadali kiedyś w 1998 roku w Klubie Radnych Akcji Wyborczej Solidarność, to wie, jakie myśmy mieli relacje z Romanem Jasiekiewiczem. Ale zasady są ważniejsze. Zasady. I to powinien dyktować największy klub w Radzie, całej Radzie Miasta. Nie będziemy się godzić na to, żeby walki frakcyjne nawet w największej partii politycznej dyktowały Radzie Miasta i całemu miastu rytm jego życia. I to, co jest najważniejsze, bo gdzie w tym wszystkim są mieszkańcy? Gdzie są ich problemy? Dzięki takim zachowaniom coraz mniej ludzi chodzi do wyborów. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie konsekwentny. Nie przeszkadzaliśmy przy wyborze przewodniczącego Rady, oddaliśmy, uszanowaliśmy prawo, ale dzisiaj nie przyłożymy ręki do tego, żeby walki frakcyjne w Platformie były ważniejsze od interesu mieszkańców, interesu miasta. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości weźmie udział w tych wyborach. Będziemy głosować, wstrzymamy się od głosu. I mam nadzieję, że ci, którzy to dzisiaj i miastu, i Radzie zafundowali, będą mogli jutro w lustro spojrzeć. Mam nadzieję, że nie pęknie. Pan radny Lech Lewandowski. Radni Rady Miasta zajęli, jak Państwo wiecie, stanowisko nad odwołaniem przewodniczącego. Rad jestem, że głosami 18 do 13 uznali, że dobrze wykonuje swoje obowiązki przewodniczącego Rady Miasta. Rad jestem także, że mój sposób postępowania i konsyliacyjny i taki, który daje podmiotowość wszystkim radnym, wszystkim klubom, dzisiaj dał swoje rezultaty. Rad jestem także, że przechodzimy do kwestii zdecydowanie ważniejszych niż wewnętrzne kwestie Rady Miasta, do tych problemów, którymi żyją mieszkańcy Bydgoszczy, w szczególności te trudne kwestie, które za chwilę będziemy omawiali, a więc wszelkie uchwały okołobudżetowe.